Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z miniserii o sektach. Dzisiaj przychodzę do Was z absolutnie szokującą sprawą sekty, która tak naprawdę nie zdążyła nawet rozpocząć żadnego duchowego działania, ponieważ pierwszymi krokami do jej stworzenia było kilka brutalnych morderstw. Zdecydowanie jest to materiał dla widzów o mocniejszych nerwach. Pojawi się tutaj kilka trudnych do wysłuchania szczegółów, chociaż jak zwykle postaram się przedstawić je w swoim delikatniejszym stylu. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły tych szokujących wydarzeń, to zapraszam Was do oglądania. Glenn Tyler Helzer urodził się w 1970 roku i wraz z rodzeństwem, 2 lata młodszym bratem Justinem i najmłodszą siostrą Heather, byli wychowywani przez pobożnych rodziców w miasteczku Martinez, 50 minut jazdy na północny wschód od San Francisco. Ich rodzice byli mormonami i ściśle przestrzegali tradycyjnych wierzeń oraz wpajali je swoim dzieciom. Glenn, zdaniem bliskich, był czarujący i towarzyski, a jego młodszy brat Justin znacznie bardziej zamknięty w sobie i zdecydowanie podziwiał swojego brata i bardzo zabiegał o jego aprobatę. Glenn często podkreślał tę hierarchię, powtarzając, że on jest numerem 1, a Justin numerem 2. Po ukończeniu szkoły średniej chłopcy spełnili mormoński wymóg spędzenia 2 lat na służbie misyjnej. Glenn wyjechał do Brazylii, a Justin do Teksasu. Po powrocie do Kalifornii Justin dostał pracę jako instalator kabli, a Glenn jako makler giełdowy w San Francisco. Podczas swojego pobytu za granicą Glenn nabył poglądy, które znacznie różniły się od tradycyjnych wierzeń mormonów. Zaczął twierdzić, że chce pokonać szatana i przyspieszyć powrót Chrystusa na ziemię, ponieważ wierzył, że Kościół mormoński zmierza w złym kierunku. Mniej więcej w tym czasie zaczął spotykać się z kobietą imieniem Ann, którą ostatecznie poślubił w 1993 roku. Para doczekała się 2 córek, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Po 3 latach mężczyzna uznał, że jest zmęczony i przytłoczony byciem dobrym ojcem i mężem oraz mormonem. Kobieta wspomniała, że były mąż powiedział, że wiara za bardzo go ogranicza i że chce spróbować normalnego życia. A to normalne życie oznaczało dla niego picie, palenie i stosunki z innymi kobietami. W tym czasie zaczął także ubierać się na czarno i przestał dbać o higienę osobistą. Ostatecznie Kościół uznał jego zachowanie za nieakceptowalne i bluźniercze i Glenn został ekskomunikowany. Później został także zwolniony z pracy po tym, jak podobno doznał załamania nerwowego. Jego młodsza siostra Heather twierdziła, że brat zaczął wtedy formułować swój własny system wierzeń i kłócił się z każdym, kto się z nim nie zgadzał. Zdaniem kuzyna Helzerów, 30-letniego G. Hoffmana, Glenn wierzył, że dobro i zło tak naprawdę nie istnieją i tylko prymitywni ludzie wierzą w ten podział. Z czasem jego system wierzeń stał się coraz bardziej nieobliczalny. Ogłosił samego siebie prorokiem i twierdził, że może otrzymywać wiadomości bezpośrednio od Boga. Podczas jednego z nabożeństw Glenn i Justin poznali Dawn Godman. Dawn była po rozwodzie. Po rozstaniu z mężem opiekę nad ich synem przyznano jej byłemu, a ona przeprowadziła się do Martinez, gdzie znalazła pracę w sklepie spożywczym. Desperacko szukała jednak kierunku w życiu i tak właśnie trafiła na to nabożeństwo. Bracia Helzer od razu wpadli jej w oko, ponieważ wyróżniali się wśród podmiejskiego tłumu w eleganckich koszulach i spodniach w kant, podczas gdy bracia byli ubrani na czarno. Wkrótce Dawn zaczęła spotykać się z Justinem, choć stało się jasne, że znacznie bardziej fascynował ją jego starszy, bardziej charyzmatyczny brat. I Glenn namówił kobietę, żeby wzięła udział w seminarium samoświadomości. Cała trójka spędziła 4 dni w pokoju bez okien, konfrontując swoje wewnętrzne demony z pomocą surowego moderatora, który czasem sprawiał, że ludzie z płaczem uciekali z pokoju.
Kiedy Dawn ukończyła 2 z 3 poziomów programu, Glenn zaoferował jej duchowe przewodnictwo i udało mu się przekonać kobietę, że jest prorokiem wysłanym przez Boga. W styczniu 2000 roku zawiózł ją do świątyni Mormonów w Oakland, gdzie opowiedział o swoich planach pokonania szatana poprzez założenie grupy samopomocy. Powiedział jej, że jego przeznaczeniem jest przejęcie kościoła Mormonów za wszelką cenę, chociażby poprzez zamordowanie przywódców kościoła, jeśli będzie to konieczne. Dawn poznała również jego plan wyłudzenia pieniędzy i zabicia jednego z jego byłych klientów, aby uzyskać środki na start nowo powstałej grupy. Mężczyzna zapytał ją, czy byłaby w stanie zabić w imię Boga, a ona odpowiedziała, że uznałaby to za błogosławieństwo. Glenn był wyjątkowo charyzmatyczny i potrafił sprawić, że jego rozmówca czuł się jak najważniejsza osoba na świecie. Ludzie z jego otoczenia wspominali także, że często przerywał rozmowę, żeby posłuchać przemawiającego do niego głosu Boga. Często rozpoczynał również swoje wypowiedzi od słów „Duch przemawia”. W maju 2000 roku w pewnym momencie Glenn wybiegł na deszcz i uniósł ręce ku niebu i podobno doznał wtedy objawienia. Wrócił i powiedział swoim przyjaciołom, że każda osoba, która nie będzie wobec niego lojalna, będzie musiała zginąć. Spisał wtedy również listę maksym, które nazwał 12 zasadami magii. Kazał swoim zwolennikom, w tym swojemu młodszemu bratu i Dawn, nauczyć się ich na pamięć. Wśród zasad były takie stwierdzenia jak: jestem już doskonały i dlatego nie mogę zrobić nic złego, oraz zdobywam kontrolę, tracąc kontrolę. Wyznawcy już wtedy na tyle mocno wierzyli w jego proroctwo, że byli skłonni wykonać każde polecenie. Grupa miała nazywać się Impact America i sposoby na sfinansowanie jej działań wymyślone przez Glenna były dalekie od moralnych. Jednym pomysłem było sprowadzenie nieletnich dziewcząt z Brazylii, aby uwodziły żonatych biznesmenów, których później Glenn miał zamiar szantażować i wyciągać pieniądze. Inny plan polegał na adopcji brazylijskich sierot, które chcieli wyszkolić na zabójców, by zlikwidowali 15 przywódców kościoła Mormonów w Utah. Po ich śmierci Glenn miał przejąć ich instytucje i zmienić Amerykę, przynosząc radość, pokój i miłość, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Uważał, że robiąc to wypełniłby proroctwo. Ostatecznie jednak zdecydowali się na realizację znacznie prostszego planu, czyli zdobycia pieniędzy od jednego z byłych klientów Glenna. Był to bogaty senior, który wydawał się być łatwą ofiarą. Znał i ufał Glennowi, dlatego wpuściłby go do swojego domu, a dodatkowo był na tyle słaby, że można by łatwo pozbawić go życia. W planie brakowało jednak jeszcze jednej osoby. Oprócz trio założycieli, czyli Dawn, Justina i Glenna, potrzebowali oni jeszcze jednej osoby, która zajęłaby się praniem tych zdobytych brudnych pieniędzy. Kogoś, kto mógłby założyć konto bankowe i deponować oraz realizować ukradzione czeki. Tą osobą została 22-letnia Selina Bishop, która wiosną 2000 roku poznała Glenna w klubie. Mężczyzna od razu jej zaimponował. Był przystojny, miał dłuższe brązowe włosy spięte w kucyk, ubierał się na czarno i miał bardzo szczery uśmiech, a jednocześnie roztaczał wokół siebie aurę tajemniczości, co imponowało dziewczynie. Selina pracowała w tym czasie jako kelnerka i jej współpracownicy pamiętają, jak opowiadała im o swoim nowym chłopaku, którym była całkowicie zauroczona. Przyjaciele i rodzina początkowo byli zadowoleni z jej szczęścia, jednak wkrótce zaczęli się niepokoić, ponieważ okazało się, że ten tajemniczy mężczyzna nie chciał podać jej swojego nazwiska, numeru telefonu, ani nie pozwalał jej robić sobie zdjęć. Ciotka Seliny, Olga, wspomniała, że Glenn nie chciał rozmawiać z nikim z ich rodziny, a kiedy pytała o niego ludzi, z którymi miał kontakt, wszyscy zgodnie twierdzili, że przyprawiał ich o dreszcze.
Na początku lipca Selina wyprowadziła się ze swojego domu rodzinnego i zamieszkała we wspólnym mieszkaniu z partnerem. Jej matka Jennifer była bardzo ciekawa mężczyzny, w którym jej córka tak bardzo się zakochała, ponieważ do tej pory nie miała jeszcze okazji go poznać. Postanowiła więc wpaść do ich mieszkania z niezapowiedzianą wizytą pod pretekstem pożyczenia od córki bluzki. I podczas tego pierwszego spotkania Glenn zrobił na niej bardzo dobre pierwsze wrażenie. Wydawał się miły i sympatyczny. Selina w rozmowach ze znajomymi z pracy twierdziła, że jej chłopak odziedziczył sporą sumę od swojej babci i musi ukrywać te pieniądze przed swoją byłą żoną, z którą jest w separacji, ale jeszcze ich rozwód nie został sfinalizowany. Przez to właśnie musiała otworzyć 4 konta bankowe na swoje imię i tam deponować pieniądze. Tak naprawdę było to oczywiście kłamstwo i to działanie miało na celu stworzenie z niej tak zwanego słupa i miała nieświadomie wykonywać nielegalne transakcje finansowe. Z czasem Selina zaczęła być coraz bardziej sfrustrowana tajemniczością partnera oraz tym, że w jednej chwili był dla niej miły i ciepły, a chwilę później oschły i zdystansowany. Chciała także, żeby w końcu sfinalizował swój rozwód. Jednak wtedy Glenn miał na głowie zupełnie inne sprawy. 78-letnia Annette Steeneman i jej 85-letni mąż Ivan byli małżeństwem od 55 lat. Glenn był niegdyś ich maklerem giełdowym i paracałkowiciem ufała. Przez lata pielęgnował przyjaźń z nimi, wpadał w odwiedziny, a nawet zabierał ich dorosłą córkę na wakacyjne wycieczki. 30 lipca 2000 roku bracia Helzer, ubrani w garnitury, zapukali do drzwi Steenemanów. Dawn czekała w pobliżu w białym pick-upie. Mężczyźni mieli przy sobie kupione wcześniej tego dnia kajdanki. Wkrótce Dean Witter, kierownik oddziału Concord Morgan Stanley, otrzymał telefon od kobiety, która przedstawiła się jako Annette Steeneman i powiedziała, że chce zlikwidować swoje inwestycje. Następnie bracia zmusili seniorów do wypicia rohypnolu, środka uspokajającego, i kazali im wypisać 2 czeki. Jeden na 33 tysiące dolarów, a drugi na 67 tysięcy. Oba na nazwisko Seliny Bishop. Glenn liczył na to, że emeryci przydawkują leki, jednak tak się nie stało. W pewnym momencie prawie zapadli w śpiączki, jednak ostatecznie odzyskali przytomność i wciąż żyli. Trio zaciągnęło więc swoje ofiary do łazienki, gdzie Justin uderzył głową Ivana o podłogę, a Glenn poderżnął gardło Annette. Następnie ich ciała zostały poświartowane piłą mechaniczną. Większość brudnej roboty wykonał Justin, ponieważ Glenn twierdził, że ma ważniejsze sprawy na głowie, a była to medytacja i słuchanie głosu ducha. Następnie trio uklękło przy ciałach swoich ofiar i podziękowali Steenemanom za ich gotowość poświęcenia życia na rzecz większej sprawy. Następnie zbrodniarze chcieli nakarmić szczątkami swoich ofiar psy, które wcześniej adoptowali dokładnie w tym celu, jednak gdy ten plan się nie powiódł, włożyli ciała do toreb i obciążyli je kamieniami. Następnego dnia Dawn wjechała do banku na wózku inwalidzkim w ekstrawaganckim, złotym, kowbojskim kapeluszu na głowie. Powiedziała kasjerowi, że chce zdeponować 2 czeki na łączną kwotę 100 tysięcy dolarów na koncie bankowym Seliny Bishop. Twierdziła, że Selina potrzebuje operacji na otwartym sercu i że musi natychmiast wpłacić pieniądze od jej dziadków na konto, aby mogła zapłacić za zabieg. 2 sierpnia 2000 roku Selina umówiła się na randkę z Glennem w modnym barze w Berkeley. Mężczyzna jak zwykle się spóźniał i w pewnym momencie dziewczyna poprosiła barmana o rozmienienie pieniędzy i zadzwoniła z budki telefonicznej. Glenn w końcu pojawił się na miejscu i tego wieczora Selina wydawała się być w wyjątkowo dobrym humorze. Następnego dnia planowali wspólną wycieczkę do Parku Narodowego Yosemite na biwak. Następnego dnia
3 sierpnia sąsiadka Helcerów, Kay Shaman, widziała podjeżdżającą pod dom Hondę Accord z 1984 roku. Z samochodu wysiadł Glenn i kobieta o długich brązowych włosach. Pocałowali się i weszli do środka. Nic nie wskazywało na to, że zaraz za zamkniętymi drzwiami dojdzie do brutalnej tragedii. Glenn zaproponował dziewczynie masaż, a gdy leżała twarzą w dół na dywanie, do pokoju wszedł Justin z młotkiem w ręce i kilka razy uderzył dziewczynę w głowę, rozbijając jej czaszkę. Następnie zaniósł ją do łazienki, a gdy zauważył, że Selina wciąż żyje, poderżnął jej gardło nożem myśliwskim. Glenn wiedział, że matka dziewczyny, Jennifer, zna jego adres oraz wie o kontach bankowych, które Selina dla niego założyła. Wiedział, że kobieta będzie w stanie wskazać go jako prawdopodobnego zabójcę, dlatego przed świtem 4 sierpnia postanowił pojechać do jej kawalerki. Nie wiedział jednak, że tej nocy kobieta nie była w mieszkaniu sama. Był tam również 54-letni James Gamble. Glenn wszedł do mieszkania, używając klucza, który miał od swojej partnerki. Następnie zakradł się do sypialni i zastrzelił oboje z bliskiej odległości. Huk wystrzału obudził sąsiada z góry, który następnie usłyszał kroki na zewnątrz i ryk silnika odjeżdżającego samochodu. Zebrał się na odwagę i postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy wszedł do mieszkania Jennifer przez otwarte drzwi, a następnie do sypialni, znalazł tam ofiary na łóżku w kałuży krwi i zadzwonił pod 911. Później tego dnia córka Iwana i Annette Stinemanów zgłosiła zaginięcie rodziców po tym, jak od dłuższego czasu nie mogła się do nich dodzwonić. Sąsiedzi pary zauważyli piętrzące się na progu gazety. Kilka godzin później, kiedy Selina Bishop nie pojawiła się w pracy, przyjaciele skontaktowali się z Departamentem Szeryfa Hrabstwa Marin. Tego samego dnia sąsiadka Justina i Glenna, Kay Shaman, zobaczyła sąsiadów w pick-upie, do którego przyczepiona była przyczepa ze skuterami wodnymi. Na pace samochodu znajdowały się także torby podróżne. Następnie kamera monitoringu zarejestrowała pojazd pasujący do opisu przejeżdżający przez most na rzece San Joaquin. W niedzielę 6 sierpnia 2000 roku w Oakland znaleziono minivana należącego do Iwana i Annette, w którym znajdowała się piła łańcuchowa. Policja zabezpieczyła w pojeździe odciski palców, które później okazały się należeć do Justina Helcera i Dawn Goodman. Później tego samego dnia do domu Helcerów zamówiono usługę profesjonalnego czyszczenia dywanów. Mężczyzna trudził się, aby usunąć dużą czerwoną plamę z dywanu, która zdaniem właścicieli powstała w wyniku wylania napoju. Wczesnym rankiem następnego dnia policjanci pojechali do domu z nakazem przeszukania. Chcieli również przesłuchać Glenna w związku z zaginięciem Seliny, ponieważ współpracownicy dziewczyny poinformowali ich o tajemniczym mężczyźnie, z którym w ostatnim czasie dziewczyna zaczęła się spotykać. Podczas przeszukania znaleziono tabletki ecstasy, grzyby halucynogenne oraz akcesoria związane z narkotykami, jednak nie znaleziono broni. Cała trójka mieszkańców miała zostać zatrzymana w związku z posiadaniem nielegalnych substancji, jednak podczas tej próby zatrzymania Glenn skorzystał z chwili nieuwagi i udało mu się uciec przez tylne drzwi i wszedł do domu sąsiadki. Zabronił kobiecie dzwonienia na policję, grożąc jej bronią. Następnie obciął swoje długie włosy, założył ubrania męża sąsiadki i pobiegł na podwórko. Policjanci dogonili go jednak kilka przecznic dalej i umieścili w radiowozie. Zatrzymany zdołał jednak wyskoczyć przez tylną szybę i znów musieli go ścigać. Podczas przeszukania domu śledczy trafili na dowody łączące trio ze zniknięciem Stinemanów, a w samochodzie Justina znajdowały się kajdanki. Jeszcze tego samego dnia na powierzchnię rzeki Mokelumne zaczęły wypływać duże czarne torby. Mężczyzna na skuterze wodnym zauważył pierwszą torbę wyrzuconą na brzeg rzeki.
zaciekawiony, podjechał, rozpiął zamek i ku swojemu przerażeniu znalazł w środku ludzki tors. Kilka godzin później pracownik przystani znalazł kolejną torbę, która z kolei zawierała głowę. Biolog morski odkrył trzecią podczas badania wyspy na rzece. Ostatecznie z pomocą nurków znaleziono aż 9 takich toreb. Wszystkie zawierały części ciała w sumie 3 osób. Koroner hrabstwa przez ponad tydzień sortował szczątki, dopasowując je do ofiar, którymi okazały się być 2 kobiety, jedna młoda i druga starsza oraz starszy mężczyzna. To makabryczne odkrycie zakończyło wstrząsający plan trojga byłych mormonów, którzy chcąc założyć grupę, która w teorii miała szerzyć radość, pokój i miłość, posunęli się do zamordowania 5 osób. 30-letni Glenn Helzer, jego 28-letni brat Justin i 26-letnia Dawn Goodman zostali aresztowani. Podczas pobytu w areszcie, czekając na rozprawę, Glenn próbował sprzedać historię swoich zbrodni za $400,000 kilku magazynom, jednak nikt nie był zainteresowany jego opowieściami. Sprawa była na tyle zagmatwana, że potrzebowano aż 4 lat, żeby uporządkować jej zawiłe szczegóły. Ostatecznie cała trójka została oskarżona o 18 przestępstw, w tym morderstwa, wymuszenie i porwanie. W obliczu niepodważalnych dowodów Dawn postanowiła współpracować z prokuraturą i w zamian za przyznanie się do winy i zeznawanie przeciwko swoim wspólnikom miała uniknąć kary śmierci. Podczas rozprawy, gdy przytaczano szczegóły tych brutalnych morderstw, zarówno rodziny ofiar, jak i bliscy zabójców płakali. Glenn cały czas patrzył jednak z kamienną twarzą w stół. Niespodziewanie jednak w marcu 2004 roku mężczyzna również przyznał się do winy. Jednak jego młodszy brat, Justin, wciąż obstawał przy swojej niewinności, a jego obrońcy wnioskowali o uznanie go za niepoczytalnego. Adwokat starał się przedstawić go jako chorego psychicznie i jako ofiarę apodyktycznego brata. I rzeczywiście analiza psychiatryczna wykazała, że Justin ślepo wierzył we wszystko, co mówił jego brat i wierzył w to, że Glenn był prorokiem Boga. Nawet po upływie kilku lat Justin nie był w stanie zrozumieć, że te zabójstwa, których dokonali, były moralnie złe. 4 sierpnia 2004 roku Justin został skazany na śmierć za 3 z popełnionych przez siebie morderstw oraz dożywotnie pozbawienie wolności za swoją rolę w pozostałych 2 zabójstwach. 15 grudnia 2004 roku Glenn usłyszał wyrok 5-krotnej kary śmierci. Olga Land, ciotka Seliny Bishop, powiedziała prasie, że Glenn nie był drugim wcieleniem Jezusa, a drugim wcieleniem Charlesa Mansona. Dawn Goodman została skazana na 38 lat więzienia. 16 kwietnia 2013 roku 41-letni wówczas Justin Helzer odebrał sobie życie w celi, a jego starszy brat do dziś przebywa w tak zwanej celi śmierci, oczekując na wykonanie najwyższego wymiaru kary. I to jest już koniec tej absolutnie szokującej sprawy. Bardzo trudno ocenić, czy faktycznie źródłem tych czynów był religijny ekstremizm, czy może po prostu zło drzemiące w sprawcach, przede wszystkim w Glennie. I czy gdyby nie ta przykrywka w postaci bycia prorokiem i działania zgodnie z wolą Boga, to czy i tak w swoim życiu dokonałby podobnie okrutnych czynów, tylko może w nieco innych okolicznościach? Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi opiniami na ten temat i jeśli macie propozycje, o jakich innych sektach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej miniserii, to również napiszcie to w komentarzach pod tym odcinkiem lub w wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!